Cześć, witam wszystkich. 1 stycznia 2024 roku. Przede wszystkim wszystkiego dobrego w nowym roku, szczęścia, zdrowia, pomyślności dla Was, dla rodzin, dla znajomych i sukcesów hodowlanych. Chciałbym tym filmikiem zrealizować pierwsze ze swoich postanowień noworocznych. Biorę się do tego już jakiś czas, ale myślę, zanim będzie za późno, trzeba zrobić, ponieważ chciałbym Wam pokazać moje bazowe gołębie. Chciałbym się skupić, myślę, że to będą dwie części, bo w jednej chyba się nie zmieścimy. Chodzi mi głównie o linię Brzydala. Filmikiem tym, jak zawsze, chcę sobie uprościć życie, żeby odesłać ludzi do czegoś, co można obejrzeć sobie raz, dwa razy czy więcej i nie będę musiał tego tłumaczyć. Ponadto utrwalimy, myślę, ciekawe rzeczy, których jakoś tak może dostępnych za wiele nie ma. Zrobiłem sobie krótką ściągę, zacząłem przygotowywać rodowody, papiery i zacząłem w tym tonąć. I tak, na pewno przy komputerze pomoże mi to troszeczkę się zorganizować. Więc tak, przede wszystkim chciałbym Wam pokazać, myślę, bazę mojej hodowli. Niestety brzydala się nie da pokazać, brzydal 454, końcówka ugli, dlatego go tak nazwałem. Jest to samczyk od Fryderyka Filipe. Brzydal, który po prostu się nie sprzedał w roku 2003. Był to gołąb późny, brzydki, dlatego został brzydal. Było przywiezionych 30 parę gołębi. On został, też jeszcze powiedzmy z dwa czy inne, ale on naprawdę został przez przypadek, bo go nikt nie chciał. I stał się, że tak powiem, ikoną mojej hodowli i myślę jakimś takim ogólnym dobrem narodowym, hodowlanym w Polsce. I już nie tylko. I też o tym opowiem. Myślę, że nie przesadzam. Jako pierwsze chciałbym pokazać 908506. Jest to samczyk, któremu obiecałem, że jak dożyje 24 rocznika, to na pewno jeszcze raz go pokażę. Jest to samczyk z 2006 roku, czyli mamy dzisiaj 2024, czyli samczyk sobie liczy już trochę lat. Pokażę. Będę na chwileczkę odchodził. Samczyk 908506. Jest to samczyk, który cudem uchronił się od kradzieży, ponieważ był w garażu w klatce. Była bardzo mocna noc, więc był w garażu. Natomiast niestety tatusia skradziono. 9085. Patrzcie, jaki wigor. Super ptak. I to mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że ja nie wiem, czy on jest najlepszy z rodziny, czy nie, ponieważ jego siostra z Gniazdka 9084, którą zaniedbałem, miała 6 pierwszych konkursów, kilkanaście razy w czołówce, pierwsze z okręgu, 700. Niesamowita samica. Praktycznie całkowicie tą linię ograniczyłem z jej, nie mam jej potomstwa. Ich kolejna siostra 9033. Ona nigdy nie była pierwsza, ale była 15 razy druga i wiele, wiele innych czołówek. Są hodowcy, którzy mają ptaki z tej rodziny 84-33. To jest to samo. Ja się skupiłem na 85. Jest to, tak jak mówię, na dzisiaj już eksponat. Samczyk od 2018 roku już nie hoduje młodych, ale wygląda w dalszym ciągu różowy, pełny. Naprawdę, naprawdę piękny gołąb i myślę, że mając takiego gołębia dzisiaj w wieku, 18 lat, pełnoletni, patrzcie, jest to rodzina, którą mogę z całą pewnością dzisiaj, post factum powiedzieć, że nie na darmo z tej rodziny po prostu ptaki tak się sprawują, skoro mamy 18-latka tak witalnego. Brzydal miał lat 15, jak go skradziono i też z tego ostatniego roku wychowanych było chyba 12 dzieci, więc jest to rodzina długowieczna,
bardzo zdrowa i naprawdę dominująca, o czym zaraz powiem. Także to jest moja gwiazda, widzicie, nawet się nie da utrzymać. Kolejnym ptakiem, którego pokażę, jest jego super półsiostra, czyli omówiłbym Brzydala i 411, omówiłbym Brzydala i 1388, bo 13 Brzydal z 411 właśnie wydały kilkoro super, w czym ten 9085 był pierwszym asem Polski w kategorii D, szóstym asem Polski na chyba w kategorii B i dziewiąty również w kategorii B. Także 3 lata z rzędu, 10, 11, 12, 6, 9 i pierwszy as Polski. To jest cecha jego. Jego najlepszy syn 400 był drugi w Polsce w kategorii A, pierwszy w Polsce w kategorii B. I będziemy to rozwijać. Więc mówimy o nim i o 411, mówimy o Brzydalu i o 1388, gdzie wyszła 2392, która była również trzecim asem Polski i również ona niestety mi rok później zginęła. Brak doświadczenia, bo to były jeszcze lata, gdzie się człowiek trochę uczył, ale jej rodzeństwo również wydało, nie wiem, między innymi piątego asa w Polsce u króliczek Socała, Atos. Szczerze, jakby to powiedzieć, pozdrawiam kolegów. I w wielu hodowlach te ptaki również wydały dobrze. Kolejne bardzo udane kojarzenie to jest Brzydal i Cinderella, czyli córka Bolopoliny od Verkamena. I pokażę, aha, jeszcze póki mam 9085, pozwoliłem sobie wydrukować jego kartę z ostatniego wybitnego roku. Mam to. Czyli on ogólnie miał 6 pierwszych konkursów. W kategorii D zdobył rewelacyjny wynik 12,97. Nie wiem, niewiele ptaków miało lepszy wynik. 12,97 w tym roku miał. To jest, uważam, bardzo fajna cecha tej rodziny, że naprawdę te ptaki potrafią szarpać. Powiem wam szczerze, że im dłużej go trzymam w rękach, on jest po prostu napuchnięty. Super gołąb, super balans i w dalszym ciągu super wypierzony. Wszystko, i ogon, i skrzydło w 100%. Pokażmy teraz jego półsiostrę Cinderella. To jest samiczka o numerze 3299, rocznik 15. To była trzecia w Polsce, siódma bodajże na olimpiadzie. Wyjątkowa samica, niesamowite oko. Postaram się może zrobić lepsze, nowe, profesjonalne zdjęcie. Również ta sama cecha, bardzo samica po prostu narwista. Ale przede wszystkim, co ją cechuje, to, że jest pięknie umięśniona. Ona potrafiła być 10-11 godzin, 8 godzin w locie. Przychodziła zawsze różowiutka, pięknie napompowana, nigdy nie zmęczona. I uważam, że jest to kapitalne kojarzenie właśnie Brzydala z drugą, co do jakości, uważam, parą Verkamen. Bo pierwsza to była Electro Gloria i ta właśnie parowanie 9085 razy Electro Gloria, czyli Sweetie, to był jeden boom. Natomiast moja, jakby to powiedzieć, princesa, córka Cinderella i Brzydala, to też taka groteska. Kupiłem na Pipie samiczkę piękną, córkę Bolo Polina, która się nazywała Cinderella, i pomyślałem sobie, dlaczego by Cinderella, czyli kopciuszka, nie sparować z Brzydalem. I tak powstała 3299, ale jest jeszcze jej, był jeszcze jej brat 3300, wybitny rozpłodowy, i 3432. Również koledzy, hodowcy, którzy mają gołębie z tych gołębi ode mnie, to wiedzą, że to są ptaki, które już wydały. Również 3600, półbrat jej, czyli po 85 razy Cinderella, bo Cinderella od Verkamena parowałem i z 9085 i z Brzydalem. Także to jest wyjątkowa samiczka. Jej córka w tym roku, numer 1087, jako roczna była czwartym asem okręgu w rocznych. Już sobie wezmę podgląd bardzo fajnie przy komputerze.
1087. To jest samiczka, która nie złożyłem jej w kategorii, a za 2 lata ma 76, czyli też byłaby, myślę, wysoko w Polsce. Pierwsza na 6600, szósta na 300, siódma na 1700, ósma na 600, trzynasta na 3900, dwudziesta na 5700, 26 na 3700, 35 i tak dalej. Także jej bezpośrednia córka, takie wyniki kapitalne. I ta, i jej wnuki, prawnuki i dalej uważam, że to będzie samica, która będzie odgrywała kluczową rolę, ponieważ są tutaj naprawdę, jest Brzydal i jest pełna siostra Bambi, Uwerkamena, która jest podstawową samiczką Bambi, wydała Panchera. I tam jest po prostu Aladdin i cała gama ptaków, i które również na poziomie, ja nie mówię już oddziałowym, ale to mówimy o gołębiach na poziomie ogólnopolskim, czy tam krajowym w Belgii. Także to jest Cinderella, córka Cinderella, princesa. I to jest, uważam, przyszłość mojej hodowli i dzieci. W tym roku była parowana z samczykiem od Barta Geringsa. Wyjątkowe dzieci, uważam, 3 na 3 po lotach. Myślę, że to po prostu będą ptaki. Jedną z właśnie z dzieci zaoferowałem będzie w hodowli u Barta Geringsa we wspólnym jakimś tam wychowie. Myślę, że to jest coś naprawdę wspaniałego. I pokażę teraz kolejną gwiazdę, czyli syna 9085, czyli generała, czy tam powiedzmy nowsza jego nazwa, Olympic Elektra. Tak, tu jest kolejna gwiazda hodowli. Jest to gołąb już też, można powiedzieć, 11-letni. Również mega witalny, bardzo charakterny. Jest to gołąb o numerze 400, rocznik 13, czyli Olympic Electro. Tak jak kiedyś już pokazywałem filmik, ci co nie mają Facebooka nie wiedzą. Generał był Uwerkamena, jest to ptak pod nazwą Olympic Electro. Natomiast w 2022 roku już nie było z niego młodych. Ten ptak wrócił do mnie wiosną w 2023. Był lotowany, przepraszam, był oblatywany wokół gołębnika. Piękne skrzydło, pięknie pierzy się w ogóle, kapitalny gołąb. Był oblatywany wokół gołębnika, 2 dni go po wypuszczeniu nie było. Wrócił, naprawdę zachowywał się po tym 6-letniej nieobecności, zachowywał się jakby nie był u siebie. I cóż, wiosną obloty, pierwsze dwie pary jajek były czyste. Cały sezon latał z gołębiami wokół domu, cały sezon był trenowany. Treningi łącznie tam powiedzmy z Wrocławiem, czy tam 60 czy 90 kilometrów. Wszystko po prostu przeszedł. I jesienią jedno jajko pierwsze było dobre. I późniejszy lęk były 2 dobre. Jeszcze w tym celu na pewno przeprowadzę DNA, gołąb się pierzy, ostatnie lotko zrzucił jeszcze do pierza, dlatego że długo z niego było hodowane, ponieważ jeżeli już jest dobrze, to się z niego hoduje. Są 3 młode, natomiast on ma taką specyficzną cechę, on się zatłuszcza bardzo i tu ma taki niepokojący ból, ale to samo miał jak przyszedł. Myślę, że znowu w przyszłym roku będzie musiał polatać, będzie musiał to stracić. I będziemy próbować jeszcze coś z niego wyhodować. Także to jest 400. I tak, mamy 14 minut. Jeszcze coś powiemy krótko. I teraz tak. Samych referencji na poziomie oddziałów, okręgów, pojedynczych gołębi, które zdobywały pierwsze konkursy, myślę, że jest tego naprawdę mnóstwo z tej rodziny. Natomiast skupiłbym się na kluczowych sprawach. Uwerkamena gołąb był przez 6 lat. Jest lista do wglądu u nich z 30 dzieci przekazanych do gołębnika lotowego. 24 zdobywały czołowe konkursy. Najlepsza jest Paulina.
Jest to współzwycięzca mistrza Belgii kategorii średni dystans, piąty as Belgii. Czyli bezpośrednie dziecko generała, piąty as Belgii. Kolejna wybitna samiczka pony. Pierwsza, pierwsza, trzecia, piąta, dziewiąta, trzecia, piąta, 29. Już nie będę mówił tego, to jest wszystko do wglądu. Kolejny, 3 czy 5, 1, 24, 28, 52, 4, kolejny, 0,92, 32, 6, 22, 11, 6, 50, kolejny, 3 czy 6, 2, 66, 29, 54, 12, 14, 16, 57, kolejny, 318, 1, 39, 2, 4, 5, 11, 95. Należy wspomnieć jeszcze o pancerze, który jest na dzisiaj wybitnym ptakiem rozpłodowym, jest to również i w podstawowy lotnik był i na dzisiaj jeden z najlepszych asów w rozpłodzie, już jak sobie zobaczycie w tych rozpłodowych opisach, to jest tam przynajmniej 10 gołębi dzieci, które wybitnie lecą, czyli również można było widzieć na pipie, były wystawiane gołębie z Panchera i właśnie z Pauliny, czyli tak jakby można powiedzieć wnuki do Olympic Electro i one naprawdę cieszyły się dużym zainteresowaniem. Również w zeszłym roku na finale 17 w Pattaji był, w tym roku też tam wnuk generała Czołowolata. Więc są kolejne. Jest Tyson, 42 narodowy, ale lokalnie 2, 3, 3, 5, 6, 9, 12 i tak dalej, i tak dalej. Odsyłam do strony Werkamena, wpisać sobie Olympic Electro w wyszukiwarce. I tam będzie rodowód i info i macie cały wykaz wszystkich ptaków, które naprawdę wybitnie u niego leciały. Tu jest właśnie rodowód, wydrukowałem Pauliny. Jak widać, Paulina, córka Olympic Electro. I tu są jej zasługi na lotach narodowych. To chyba z lotów narodowych w ostatnich latach kilkunastu. To jest najlepszy wynik w asach, jakie Werkamen zdobył. I to jest współzwycięzca Mistrzostwa Belgii dla Werkamenów w roku 22. Kolejny super as, to co mówiłem wcześniej, u Werkamenów jest Puncher. Również musicie wiedzieć, że lokalne konkursy są zdobywane, jeżeli mówimy o mocnej konkurencji. Każdy słyszał, Van Dijk oczywiście już świętej pamięci, ale Rothoff, Gerings, Sherlakens, Marcel Wouters, przynajmniej 5-6 nazwisk i to są nazwiska, które wszystkie lotują w jednym klubie. I te konkursy tutaj lokalne są zdobyte przeciwko tak wielkim nazwiskom, które są znane na całym świecie. Więc to jest na pewno, uważam, dla mnie, dla mojej hodowli przede wszystkim niesamowita po prostu atrakcja, nobilitacja, czy powiedzmy taka, jakby to powiedzieć, creme de la creme, że z mojej hodowli ptak potrafi konkurować z najlepszymi w Belgii i zdobywać czołowe nagrody. To myślę, że na poziomie belgijskim zakończyłbym część pierwszą, jest 18 minut i będzie część druga o kolejnych referencjach rodziny Brzydala 85 i 400 z Polski. Zapraszam.